Magda Gessler jest bardzo często narażona na ataki hejterów. Zdobyła wielką sławę, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał jej w jakiś sposób dopiec. Jedna z osób napisała naprawdę obrzydliwy komentarz. Jak tak w ogóle można? Magda Gessler to jedna z najsławniejszych restauratorek w Polsce. Z jej potrawami liczy się każdy znany kucharz, a fani są zachwyceni smakami, jakie potrafi zaserwować. Nie tylko restauracje przyniosły jej sławę, ale również autorski program Piątek Kuchenne Rewolucje przypieczętował jej pozycję na rynku. Gwiazda od dziecka obyta jest z różnymi kulturami i krajami. Jej ojciec był korespondentem w polskiej agencji prasowej i wiele podróżował. Spędzili razem wiele lat w Sofii, Madrycie oraz na Kubie. W tym też czasie Magda Gessler miała okazję poznać inne smaki oraz kultury. W Polsce ma bardzo wielu fanów. Gwiazda potrafi łączyć nasze rodzime smaki z tymi zagranicznymi. Wie natomiast, że na nadchodzące święta dania muszą być tradycyjne i takie też będzie serwować w licznych restauracjach, którymi zarządza. Magda Gessler jest dla wielu kulinarnym autorytetem. Jej lokale mają wyjątkową renomę, a to, że prowadzi program Kuchenne Rewolucje, tylko dowodzi tego, iż mamy do czynienia z jedną z najlepszych restauratorek w Polsce, a może i na świecie. Wysoka renoma równa jest wysokim cenom. Magda Gessler ofiarą hejtu. W jej restauracji o nazwie Ufukiera będziemy mogli zjeść wiele świątecznych dań. Te jednak będą naprawdę drogie. Za 6 pierogów zapłacimy niebotyczną sumę, bo aż 40 zł. Wiele osób jest oburzonych tak wysoką ceną za dosłownie garść jedzenia. Na restauratorkę wylała się fala hejtu. Pod artykułem, który pisaliśmy na ten temat, internauci nie oszczędzali restauratorki. Wiele osób nie potrafi zrozumieć tego, że do jej restauracji człowiek nie idzie się najeść, a spróbować świetnych smaków. Komentujący mówią, że jest żałosna i to zbyt wygórowana cena jak na świąteczne dania, które każdy może zrobić w domu. Jeden z internautów postanowił pójść dalej. Obrzydliwie obraził restauratorkę. Napisał o niej: stara, rozczochrana kurwa. Fani bronią Magdę Gessler, że jeżeli mu się nie podoba, to może nie jeść jej dań, ale nie musi jej obrażać. Niestety, są też tacy, którzy wtórują mu w tych komentarzach. Restauratorka na pewno nie byłaby zadowolona z takich komentarzy. Miejmy jednak nadzieję, że uodporniła się już na hejt zazdrosnych ludzi.